bez wątpienia chce być carem, kolejnym carem i chce doprowadzić do odbudowy imperium. Czy jemu się to uda? Na pewno ma znakomite analizy, ma doradców, ale już car na doradcach się bardzo przejechał. Hitler również, ponieważ Hitler popełnił klasyczny błąd wszystkich dyktatorów. Dzień dobry, witam Państwa wyjątkowo, nie z serca redakcji Super Expressu, a z naszego studia, głównego studia Super Expressu, bo dzisiaj szczególne wydanie mojego raportu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i tak jak zapowiadaliśmy, mamy dla Państwa gościa specjalnego, Bogusław Wołoszański, w zasadzie legenda telewizji. Dziękuję, dzień dobry Państwu. Państwo muszą mi wybaczyć ten wstęp, ale to będzie dla mnie trudna rozmowa, bo jestem bardzo podekscytowany, bo jestem wiernym fanem sensacji XX wieku i też tak jak oglądałem rok temu to, co się działo, to jedna z pierwszych rzeczy, jakie mi przyszła do głowy, analogie historyczne. I słyszeliśmy o nich wiele, wiele przez ostatni rok, bo za chwilę będziemy obchodzić smutną bardzo rocznicę tej kilkudniowej operacji specjalnej w Ukrainie. I zastanawiam się tego 24 lutego, jak pan oglądał ten pochód wojsk na Kijów, jak pan słuchał Putina, który mówił o tym, że teraz przeprowadzi denazyfikację Ukrainy, to z czym się panu to kojarzyło? Jakie obrazy z przeszłości to przywołało? Kojarzyło mi się to z jednym. Historia kołem się toczy, ale również z tym, że historia jest nauką życia. Wszystko się sprawdza. Dlatego, że to, co się dzieje na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak teraz się mówi, ja jeszcze jestem ze starej szkoły, w związku z czym wtedy się mówiło na Ukrainie, się przyzwyczaiłem do tego, to dokładnie przypomina to, co tam było w czasie II wojny światowej i odnoszę wrażenie, że Putin popełnia dokładnie błędy, które popełnił Hitler. Właśnie, błędy, które popełnił Hitler. To teraz sobie możemy to spróbować trochę na czynniki pierwsze rozłożyć. Ja się specjalnie spróbowałem jakoś przygotować, ale moi widzowie, panie, wiedzą doskonale, ja nie jestem ekspertem. Ja po to zapraszam ludzi, którzy się znają, żeby mi i moim widzom pewne rzeczy tłumaczyli. Ale rzeczywiście, pan, jak się umawialiśmy na tą rozmowę, sam zwrócił moją uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że to jest punkt po punkcie to samo. I rzeczywiście, Hitler był przekonany, że Rosję, czy też Związek Radziecki zajmie bardzo szybko. 17 tygodni obliczano. 17 tygodni będzie to trwało. Właśnie. Jak to się stało, że się nie udało tego planu wtedy zrealizować? To musimy cofnąć się w tym czasie historycznym do momentu, kiedy Hitler podjął taką decyzję. Podjął za późno tę decyzję, dlatego że po pierwsze jego nieudolni sojusznicy, a przede wszystkim Benito Mussolini, jego mistrz i nauczyciel, wciągnął go w niepotrzebne wojny, w Grecji przede wszystkim, niepotrzebne z punktu widzenia interesów Niemiec i Włoch, i doprowadził do tego, że Hitler opóźnił uderzenie na Związek Radziecki do czasu, kiedy to ono nastąpiło, czyli do czerwca 1941 roku. Chociaż początkowo miał zamiar i plany wszystkie przewidywały, że ta wojna rozpocznie się w maju 1941 roku. To miało koszmarne dla Niemców i zbawienne dla świata, dla Europy konsekwencje, że musieli się zderzyć z generałem, najpierw generałem Błotem, generał Błoto, a potem generałem Zimą i ponieść straszne konsekwencje tego, że musieli atakować w tak niesprzyjającym okresie. Ale jeszcze właściwie trzeba byłoby się cofnąć. Hitler miał fatalnych doradców. Jakkolwiek byśmy nie patrzyli na historię, to zły doradca czasami przesądzał o biegu tej historii. Na przykład car, który dowodził największą w czasie I wojny światowej, dowodził największą armią w Europie, miał fatalnego doradcę, który zresztą potem został przez carski sąd skazany na dożywotnią katorgę, czego nie udało się wykonać. Był to minister obrony, który miał fatalne koncepcje. Postanowił zlikwidować wszystkie
bardzo mocno rozbudowane twierdze rosyjskie nad Wisłą i okazało się, i przesunąć całą obronę nad Bug. Nie, zaczęto niszczyć te wielkie twierdze, takie jak na przykład Dęblin czy Modlin, po to, żeby przesunąć całą obronę na linię Bugu. Fatalne koncepcje generała Suchomlinowa sprawiły, że doszło do strasznych klęsk. Ta największa armia świata, nie tylko Europy, armia świata, armia rosyjska zaczęła ponosić straszne klęski, a zaczęło się już na samym początku I wojny światowej, kiedy pod Tannenbergiem dwie rosyjskie armie zostały całkowicie zniszczone przez jedną armię niemiecką. Tak więc możemy uznać, że Putin popełnia błędy, które wcześniej popełnił car Mikołaj II, a potem Hitler. No tak, jak słucham tego, ja staram się jakoś gdzieś mniej więcej śledzić to, co piszą choćby rosyjscy blogerzy, entuzjastycznie wypisujący o dokonaniach Putina na froncie. Oni też często, jeżeli sobie w jakikolwiek sposób tłumaczą klęski czy niepowodzenia rosyjskiej armii, to najczęściej właśnie znowu, tak jak pan mówi, Putin jest wspaniały, Putin jest cudowny i pomysł w ogóle ataku na Ukrainę był świetny, tylko ma złych doradców, złych wykonawców i bardzo często obrywa się właśnie nieudolnemu ministrowi obrony Szojgu. No, to trudno się dziwić, natomiast Putin uważał, że będzie to operacja specjalna, krótka, szybka, rzuci Ukraińców na kolana, nie uwzględnił jednego, że on się nie nauczył niczego z historii, on Putin, natomiast świat zachodni, zachodni przywódcy odrobili lekcje, nauczyli się, że warto czerpać doświadczenia, przemyślenia, refleksje z historii. I to zrobili. I dlatego ten świat demokratyczny tak bardzo wspiera Ukrainę, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że lepiej dawać pieniądze, lepiej dawać technikę, lepiej dawać uzbrojenie, a krwią niech płacą inni. No i tak się dzieje. No tak, tak się dzieje. Jak jeszcze tak rozmawiamy o analogiach między 41 rokiem, a tym, co dzieje się już od roku za naszą wschodnią granicą, to ja widzę jeszcze dwie kolejne. Jakby plan Hitlera z 41, o ile ja go rozumiem, opierał się na dwóch bardzo błędnych założeniach. Znaczy, pierwsze było takie, że to błyskawiczne uderzenie zniszczy państwo rosyjskie, czy rozpadną się struktury państwa sowieckiego. Władza nie będzie w stanie w jakikolwiek sposób zareagować na to, co się dzieje i siłą rzeczy armia się podda. No i armii nie trzeba specjalnie na ten szybki marsz wyposażać i przygotować. Będzie żyła z tego, co zrabuje na miejscu. Będzie żyła też z pomocy lokalnej ludności. I tu widzę analogię pełną. Znaczy, dobrze wiemy też, że Putin zakładał, że władza ukraińska padnie po zaledwie kilku dniach pod naporem, że bardzo, zresztą usłyszeliśmy, że już były plany zainstalowania jakiegoś marionetkowego rządu, że po prostu władze ukraińskie się poddadzą i w związku z tym żołnierze stracą chęć do walki. No i że będziemy przecież witani, szczególnie na wschodzie Ukrainy, mówię o Rosjanach, chlebem i solą i będziemy karmieni, będziemy opiekowani. Tymczasem się okazało, że już tam w tych terenach, o których zawsze nam mówiono, że tam żyją tak naprawdę Rosjanie, a nie Ukraińcy, już tam spotkali się z olbrzymim oporem. Przede wszystkim nie uwzględnił reakcji wolnego świata, świata demokratycznego, że Ukraina zostanie tak bardzo mocno wsparta przez mocarstwa europejskie. Dlatego, że myślę, że to jest też lekcja z historii. Przywódcy państw europejskich, Francji, Wielkiej Brytanii i mniejszych państw wiedzieli, czym stało się w 1939 roku pozostawienie Polski bez żadnej pomocy. Że było to otwarcie drogi przed Hitlerem do uderzenia na Zachód, w stronę właśnie mocarstw i państw demokratycznych. Ta lekcja dobrze została odrobiona przez dzisiejszych przywódców Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które w 1939 roku nie mogły wspierać
Polskę. Roosevelt musiał mieć więcej czasu, żeby przezwyciężyć izolacjonistyczne nastawienia społeczeństwa amerykańskiego. I dopiero w 1941 roku mógł to zrobić za pomocą bardzo sprytnej i przebiegłej gry dyplomatycznej, w której skłonił Hitlera do wypowiedzenia wojny Stanom Zjednoczonym, rozwiązując ręce Rooseveltowi i zamykając usta tym właśnie izolacjonistom. Pozwolił w ten sposób Rooseveltowi na uruchomienie wielkiej machiny wojennej po stronie zaatakowanych państw demokratycznych. Teraz już Biden na to nie czekał. Teraz Biden nie ma tak związanych rąk i mógł uruchomić wielki program pomocy, największy ze wszystkich państw, dla Ukrainy. Gdybyśmy my w 1939 roku, ja ciągle mieszam te dwa czasy. Tak się umówiliśmy, więc ja, po to jest ta rozmowa, więc słucham uważnie. W 1939 roku mieli choć cząstkę tej pomocy, którą dzisiaj dostaje Ukraina, i to wspaniale, wówczas bieg historii Polski na pewno, Europy także, byłby zupełnie inny, no ale zostaliśmy sami bez żadnej pomocy. No tak, ta lekcja, o której pan mówił, którą zachodni przywódcy musieli wyciągnąć, to oni ją musieli, to była taka lekcja bardzo przyspieszona. Bo znowu, jak szukamy analogii do II wojny światowej, no to de facto wojna na Ukrainie zaczęła się na długo, długo przed 24 lutego, nawet niedługo, na chwilę przed 24 lutego, bo to była chwila. W 2014 roku mieliśmy aneksję Krymu. Znowu, słowo znane bardzo dobrze nam z naszej historii. Tu też pierwsze skojarzenie, jakie się rodzi, to aneksja Czechosłowacji, Anschluss Austrii. Wtedy też świat nie zareagował i w 2014 roku też nie reagował. I ewidentnie Hitler był przekonany, że może sobie pozwolić na więcej. Jakoś widać, że ta historia musiała po 2014 roku bardzo przyspieszyć. Bo już my żyjemy w innej, zupełnie w innej historii. Nawet wszystkie działania wojenne czy działania wojskowe są całkowicie inne. Ja pamiętam czas, kiedy państwa Układu Warszawskiego, nie tak odległy, bo to jest 30 lat, były przygotowane do wojny z Zachodem. Budowały wielkie armie pancerne. Kilkanaście tysięcy czołgów miało ruszyć na Zachód. Już teraz te wojny prowadzi się inaczej. Postęp i rozwój techniki sprawił, że rozwiązuje się te wszystkie problemy bitewne. Prowadzi się bitwy za pomocą już innej broni, innych narzędzi. Świat się zmienił. To prawda, świat się zmienił, chociaż i tak, mimo wszystko, te takie tradycyjne narzędzia wojny pozostają bardzo istotne. No, sami widzieliśmy, jak dużą informacją było to, że Niemcy przekażą Leopardy Ukrainie. I znowu, od razu też usłyszeliśmy z ust Hitlera, niemieckie czołgi jadą na z czarnymi krzyżami, jadą na Ukrainę, w ogóle prowadzone przez spadkobierców nazistów. Tak, tylko że to już były zupełnie inne czołgi. Ta technika dała zupełnie inne możliwości i sprawiła, że bitwy dzisiaj wyglądają już inaczej. Już nie ma wielkich zagonów pancernych, które łamią opór wroga. To teraz załatwiają drony. Tak więc inaczej tę wojnę trzeba prowadzić i wydaje mi się, że rosyjscy generałowie jeszcze tego nie zrozumieli. Właśnie, bo tak słucham tego i wielu moich gości, staram się rozmawiać i z ekspertami od wojskowości, od geopolitki, historykami i tak dalej. Wszyscy właśnie zwracają uwagę na jedno, że wojna się zmieniła, techniki i prowadzenie się zmieniły, ale wielu ma wrażenie, że Rosjanie cały czas utkwili właśnie na etapie tego planu, o którym pan mówił. Czyli planu, jak tu Układ Warszawski może zaatakować Zachód Europy. Masą czołgów, masą czołgów. Jest takie bardzo ciekawe miejsce w Cedyni, nazwa, czy pod Cedynią, nazwa historyczna, ale ze zdziwieniem obserwowałem tam pozostałości po przygotowaniach do inwazji państw Układu Warszawskiego. Tam jest Wisła bardzo szeroko rozlana i nasze wojska, które miały uderzać na północy frontu, czyli iść w stronę Danii, musiałyby te rozlewiska Odry pokonać. I założono wybudowanie mostu, który był gotowy,
na pobliskiej stacji kolejowej złożony i na sygnał do ataku zostałby złożony jak z klocków po to, żeby transporty z zaopatrzeniem dla wojsk szturmujących Zachód mogły szybko przejechać. Ale to wszystko była tamta szkoła wojenna. I teraz trudno się dziwić, że rosyjscy generałowie, którzy z tamtej szkoły wojennej się wywodzą, oni nie potrafią inaczej walczyć. Tak zostali wykształceni. No tak, od razu się przypomina ta wielka, wielka kolumna rosyjskich czołgów, która utknęła w polu w drodze na Kijów przez chwilę, bo to były te początki wojny. Oglądaliśmy z przerażeniem te zdjęcia satelitarne i właśnie wszyscy byliśmy przekonani, że i nawet wtedy się pojawiły takie głosy, że Rosjanie się niczego nie nauczyli, a oni się po prostu nie muszą nauczyć. Mają masę sprzętu, mają masę ludzi, puszczą to na Kijów i Kijów padnie, ale utknęło to w polu. Ale nie takiego sprzętu, który by im się przydał w tej operacji. Drony zaczęli kupować i kupują w dalszym ciągu. Okazało się, że to mocarstwo kosmiczne nie ma dronów. Tak, musi korzystać z irańskich dronów robionych na częściach kradzionych w Ameryce. Na szczęście zakupy ukraińskie były lepsze, bo kupili Bayraktary i znacznie większe straty i szkody zadawali Rosjanom. Rosyjscy generałowie wyszkoleni przez radzieckich generałów uważali, że wszystko załatwia się tak, jak ich ojcowie załatwiali to w czasie II wojny światowej, potężnymi, pancernymi uderzeniami. Okazuje się, że nie, że czas się zmienił, ale oni chyba tego nie zauważyli. Właśnie, znaczy ewidentnie nie zauważyli, nie tylko pancernymi i potężnymi uderzeniami, ale też i masą ludzką. Jak przyszedł, jak stało się jasnym nawet dla Putina, że to nie jest kilkudniowa operacja specjalna, tylko zaczęła się długa, długa, regularna wojna. Pierwszą odpowiedzią była znowu ta najbardziej włączona, to taka powiedziałbym wręcz stalinowska. Zmobilizować jak najwięcej ludzi i puścić ich na front. Jeszcze jakiś tydzień, dwa tygodnie temu wszyscy z dużym niepokojem to obserwowaliśmy. Dalej to budzi wielki niepokój, bo szacunki są różne. Niektórzy mówili 300 tysięcy poborowych. Ukraiński wywiad przekonywał nawet, że 500 000. Te liczby nie są do końca wiarygodne. Ale tak czy inaczej to jest masa ludzi, których Rosjanie są w stanie puścić na front. Spodziewaliśmy się wielkiej, wielkiej rosyjskiej ofensywy. Na razie najnowsze takie doniesienia. Oczywiście nie siedzimy tutaj po to, żeby teraz analizować punkt po punkcie, co się dzisiaj, wczoraj na froncie działo. Ale pocieszające jest to, że wielu ekspertów zwraca uwagę właśnie, że ci poborowi po prostu grzęzną w tych atakach na ukraińskie pozycje. Nie są w stanie dobrze rozpoznawać punktów ataku. Włażą sami na pola minowe, więc widać, że znowu na tym polu też Rosjanie żadnej lekcji nie wyciągnęli. Stalin puka w urnę, w której został złożony. On wygrał tę wojnę z Niemcami, szastając ludzkim życiem. Wiedział, że na jednym polu Niemcy są gorsi. Mieli lepsze czołgi, lepsze samoloty, ale nie mieli tak dużo ludzi. A Stalin miał ich miliony i gotów był te miliony stracić, żeby wygrać. I rzeczywiście wygrał. Rzucał do ataku tych, którzy, nieważne ilu zginęło. Czyżby w dalszym ciągu ten duch Stalina tam nad sztabem generalnym w Moskwie się unosił? Odnoszę wrażenie, że tak. Oj, ja myślę, że ten duch Stalina się w ogóle unosi coraz silniej, zresztą są na to badania. Wiadomo, jak to w Rosji, one mogą budzić pewne zastrzeżenia, ale jest takie w miarę niezależne, na tyle, na ile można tak działać, Centrum Badań Opinii Lewada. I ono od lat pyta Rosjan na przykład o stosunek do postaci historycznych. I zachodni obserwatorzy z niepokojem obserwowali, że już od kilku lat, w tej liczbie 10, w ogóle na marginesie, jak się Rosjan pyta o 10 najwybitniejszych postaci w dziejach ludzkości, to jest to 9 Rosjanów i Albert Einstein. I co ciekawe, na co też ludzie zwracali uwagę, z roku na rok, z badania na badanie, Stalin awansował na coraz wyższą pozycję. Na ostatnim badaniu, jakie przeprowadzono przed inwazją na Ukrainę, był już na pozycji numer 1, najważniejszej postaci historycznej w dziejach zdaniem Rosjan. To dowodziłoby, że mają bardzo sprawną propagandę, żeby przekonać ludzi
że pomimo tych gigantycznych strat w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, przede wszystkim drugiej wojny światowej, jednak uważają Stalina za zbawcę narodu i za zbawcę Związku Radzieckiego i twórcę Związku Radzieckiego. W tym rzeczywiście trochę racji mieli, bo Stalin bardzo ten Związek Radziecki rozbudował. Krzywda, którą wyrządził Rosjanom, nie tylko Rosjanom, ale i innym narodom Związku Radzieckiego, o tym oczywiście propaganda nic nie mówi, poszło to w zapomnienie, no i mamy efekty. No tak, i obawiam się, że dla Putina ta pozycja Stalina bardzo wysoko w tym rankingu jest bardzo cenna i przyjemna. Oczywiście Putina ciężko jest zarzucać jakiekolwiek sympatie sowieckie czy stalinowskie, natomiast ewidentnie gra. Zresztą on widać, jak różnego rodzaju analogie historyczne potrafi jednego dnia obrócić w jedną stronę, drugiego dnia zupełnie w drugą, nie czując żadnej żenady, że wypowiada jakiekolwiek sprzeczności. Natomiast widzimy teraz, jak powoli narracja się zmienia, czy widzimy, mi też wielu gości to opowiada, którzy obserwują bardzo uważnie to, co się dzieje w Rosji, jak narracja się zmienia. Rok temu słyszeliśmy, że nazistowska Ukraina, którą trzeba zdenazyfikować i trzeba obronić, a teraz już słyszymy, że Rosję trzeba obronić przed natowską agresją. I tutaj te właśnie analogie do wielkiej wojny ojczyźnianej, do tego, jak to Stalin obronił Rosję przed niemieckim najazdem, są pełne i bardzo dla Putina wygodne. Każdy naród chce mieć kogoś, za kim podąża. I dlatego Rosjanie tak chętnie wspominają Stalina, bo uważają, że był to wielki wódz, który obronił ich państwo przed Holokaustem, przed zniszczeniami, które nieśli ze sobą Niemcy. I to jest kultywowane, no bo kogoś trzeba mieć. Lenin już nie. No a kto po Leninie? No Stalin tylko. Nikogo więcej nie mają. Być może Putin postanowił się kreować na nowego Stalina. Tak, zresztą u wielu badaczy też zwraca uwagę, że Rosjanie nie mają żadnych narodowych bohaterów po 1989 roku, żadnych wielkich postaci. Było wielu wybitnych polityków, którzy też mieli bardzo ambitne plany co do Rosji. Z tych najpiękniejszych niewiele niestety wyszło i właśnie możemy, znaczy my, no przede wszystkim Ukraińcy się bardzo boleśnie przekonują, jak bardzo plany nowoczesnej, prozachodniej, demokratycznej Rosji po prostu szczęzły i spłonęły na naszych oczach. A były takie w ogóle? Z wyjątkiem, nie mówię oczywiście o tych, którzy siedzą w więzieniach, o tych, którzy chcieli tak zmieniać Rosję, no ale... Wydaje się, że było jakieś takie, że przejdziemy w takim razie odejdziemy w takim razie na chwilę od 39, przejdźmy do lat 90. Wydaje się, że był jakiś taki przynajmniej moment, kiedy Rosja miała przynajmniej jakieś ambicje i chęć i nadzieję na to, żeby się do świata zachodniego przyłączyć. Jelcyn... Obawiam się, że to za dużo powiedziane. Nie tyle Rosja, co najbardziej światli ludzie, którzy rozumieli, w którą stronę rozwija się świat i w którą stronę należy zmierzać. Natomiast w swojej masie nie potrafili pociągnąć za sobą masy. Nie potrafili pociągnąć za sobą masy. Też pytanie brzmi, na ile właśnie te masy w ogóle chciały pójść, bo też wielu zwraca uwagę, ale znowu ja cały czas cytuję swoich rozmówców, bo nie chcę tu ja się pchać ze swoim poglądem, ale często też rozmawiam z moimi gośćmi nad takim dziwnym bardzo zjawiskiem. Mianowicie tym, jak Rosjanie łatwo dali się temu Putinowi zmanipulować. Jak mówimy o tym, że on potrafi jednego dnia powiedzieć jedno, drugiego dnia coś zupełnie przeciwnego i ten sam fakt historyczny przekręcić na różne sposoby, żeby tylko... Taka jest polityka. Oczywiście, taka jest polityka, tylko jemu jest dużo wygodniej, bo mam wrażenie, że rosyjskie społeczeństwo jest mu w stanie wiele, wiele wybaczyć. I to też, jak patrzyliśmy na to, co się działo rok temu, jak przez te 12 już prawie miesięcy obserwujemy, to ja nie wiem jak pan, ale ja jeszcze na początku miałem nadzieję, wielu miało tą nadzieję, że Rosjanie się zbuntują, że Rosjanie powiedzą nie, że dotknięci przez sankcje, że wszystko, zabiedzeni. Wszystko przed nami. Jest jeszcze taka pańskim zdaniem szansa, że Rosjanie powiedzą Putinowi dosyć? Rosjanie są bardzo pokornym, cierpliwym narodem. Proszę zobaczyć, co działo się znowu w I wojnie światowej. Znowu się odwołam do historii. Przecież ten naród w czasie I wojny światowej już od pierwszych dni właściwie
tamtej wojny. Potrafił znosić cierpliwie wielkie klęski pod Tannenbergiem. I potem patrzył, jak armia rosyjska, ta gigantyczna armia, największa armia świata, ponosi upokarzające klęski. Kiedy zaczęło im brakować wszystkiego i pokornie to znosił, ale gdzieś tam wewnątrz gotowała się rewolucja, która nagle została bardzo sprytnie wykorzystana przez Lenina i jego kolegów i nagle w listopadzie 1917 roku to wybuchło. No, czy może być dzisiaj też taka sytuacja? Historia nauką jest nauczycielką życia. Właśnie, niestety najgorsze to, że będziemy musieli czekać, bo jak ja staram się to jakoś ze swoimi gośćmi i dla naszych widzów analizować, bardzo taki często słyszę takie gorzkie konstatacje. Mianowicie, że teraz problemem Rosji jest to, że oczywiście Putin jako postać, ale też putinizm jako pewien system. I ten system jest na tyle silny i na tyle trwały, że może przetrwać nawet bez Putina, że może przyjść po nim ktoś z pozoru inny, z pozoru nowy, ktoś, kogo będzie można Zachodowi wręcz sprzedać jako jakąś tam liberalizację, otwarcie, normalność, ale który będzie tak naprawdę dalej ten system putinowski podtrzymywał. To jest rozmowa, czy powinna być rozmowa, kiedyś to się nazywali sowietolodzy, ci, którzy doskonale znali właśnie działania i Komitetu Centralnego KPZR i rosyjskich polityków. Ja się tym nie zajmowałem. Mogę, opierając się na historii, mogę tylko wnioskować, że coś takiego może się stać. Na ile jest to wnioskowanie prawidłowe, tego właśnie nie wiem, bo sowietologiem użyję tego nie jestem, ale no, w momencie, kiedy wszystko następuje już teraz szybciej, telewizja, przekaz natychmiastowy, nawet jeżeli jest blokowany, że to, co my oglądamy na ekranach naszych telewizorów, Rosjanie nie widzą, ale gdzieś tam jest jednak drugie życie w społeczeństwie i to przenika do społeczeństwa, jeżeli to społeczeństwo może się zdenerwować i tupnąć nogą. Może się zdenerwować i tupnąć nogą, czy pod warunkiem, że ono przyjmie do świadomości, bo chyba na razie nie przyjęło, że atak na Ukrainę był błędem, bo to, żeby był złem, to tego się chyba w ogóle na chwilę obecną Rosjanom wytłumaczyć nie uda. Ale zastanawiam się, czy oni są w stanie zrozumieć, że był błędem. Bo jak rozmawiamy i jak ja sobie też tak patrzyłem na takie historyczne analogie, to właśnie pełna zgoda. Znaczy Rosjanie nie wyciągnęli żadnej lekcji z historii najnowszej, ale mam też wrażenie, że cały czas tkwią w takim, jakby to powiedzieć, dzisiaj się mówi mindsetzie, zaczętym jeszcze, powiedziałbym, skoro mamy sięgać głębiej, poleciał aż do Iwana Groźnego, że Moskwa leży na środku szerokiej, otwartej przestrzeni. Bardzo łatwo wrogie armie mogą do niej dojść. W związku z tym, jaka jest na to odpowiedź? Podbijać jak najwięcej terenów, zabezpieczać się jak najbardziej. Najbezpieczniejszy i najstabilniejszy ten mechanizm był właśnie w czasach Związku Radzieckiego, kiedy Ukraina, ale i Polska, ale i kawałek Niemiec stanowiły jakiś tam bufor na zachodzie, gdzie te republiki na południu już skutecznie... I bazę do ataku. I bazę do dalszego ataku. Na południu chociażby Gruzja stanowiła w tym wąskim przesmyku doskonały strategiczny punkt. Wtedy mogli czuć się najpewniej. Wtedy rzeczywiście ten organizm państwowy był najbardziej trwały, najbardziej niebezpieczny. To wszystko się po 1989 roku im posypało. I jak się popatrzy teraz na działania Putina, to on tak jakby starał się to odbudowywać. W 2008 roku wojna w Gruzji, w 2014 atak na Krym, rok temu atak na Ukrainę. Zresztą on się wcale z tym jakoś przesadnie nie krył. Ja widziałem jego wystąpienie, w którym on upadek Związku Radzieckiego nazwał największą geopolityczną klęską w dziejach ludzkości. No, bez wątpienia chce być carem, kolejnym carem i chce doprowadzić do odbudowy imperium. Czy jemu się to uda? Na pewno ma znakomite analizy, ma doradców, ale już car na doradcach się bardzo przejechał. Hitler również, ponieważ Hitler popełnił klasyczny błąd wszystkich dyktatorów.
otoczył się miernotami. Bo jeżeli przyjrzymy się tym, którzy w imieniu Hitlera działali, którzy byli zawsze u jego boku, to byli to ludzie, którzy właśnie doprowadzili do jego upadku. Na pierwszym miejscu Hermann Göring, dowódca Luftwaffe, który stał się sybarytą, który zajął się kolekcjonowaniem dóbr najwyższego rzędu dzieł sztuki, które zwoził do swojego pałacu, leśnego pałacu 80 km od Berlina. Minister spraw zagranicznych, któremu Hitler bezgranicznie wierzył. Ribbentrop, który gdy był ambasadorem w Wielkiej Brytanii, był przezywany Mr. Brick, czyli pan cegła. W ten sposób określano jego błędy, jego potknięcia dyplomatyczne. I właściwie tak możemy po kolei wymieniać wszystkich tych, którzy byli najbliżej Hitlera, którym on wierzył i którzy nim kierowali. To były miernoty. No i potem się stało to, co się stało. Niemcy zaczęli wojnę nieprzygotowani do tej wojny. Czy to Hitler tak bardzo się spieszył, czy jego pomocnicy go tak bardzo nakłaniali, żeby się spieszyć, żeby wyprzedzić mocarstwa demokratyczne. Przecież najlepszym dowodem tego jest rozpoczęcie budowy wielkich zakładów amunicyjnych. Bardzo zachęcam Państwa do zwiedzania ich, bo to się nazywa teraz Explozeum. To jest muzeum pod Bydgoszczą. I w listopadzie 1939 roku, kiedy się okazało, że Wehrmachtowi brakuje amunicji, ruszyła budowa tego wielkiego kompleksu zbrojeniowego, wielkiej fabryki, która miała produkować amunicję. Czyli Niemcy, zaczynając tę wojnę, byli do niej nieprzygotowani. Odnoszę wrażenie, że Putin, zaczynając tę operację specjalną, również był do niej nieprzygotowany i raptownie teraz usiłuje nadrabiać czas, ale to nie jest takie proste. Czy z całą pewnością, ja nie chcę polemizować, tylko to, skoro dyskutujemy, bo to jest ciekawe bardzo, z całą pewnością nie był, i to widać zresztą gołym okiem i wielu ekspertów zwraca na to uwagę, wojskowo byli kompletnie Rosjanie na to nieprzygotowani. Znaczy oni dokładnie tak jak Wehrmacht w 1941 roku zakładali, że to zajmie chwilę, wejdą, Ukraina upadnie, zanim w ogóle Zachód zdąży zareagować, to będzie już posprzątane, zostaną wybrane nowe władze, które wszystkie żądania terytorialne, jakie tylko Hitler wobec nich, znaczy Hitler, Putin wystawi, to one to asygnują, podpiszą, przegłosują w parlamencie, czy cokolwiek innego nie zrobią. To są zasadzki dyktatury. Ale, bo słyszeliśmy w ogóle o miliardach dolarów, które poszły na modernizację rosyjskiej armii. Nie widać tego w tym. Albo zostały rozkradzione. Raczej zostały rozkradzione. Ja nie znam żadnych konkretnych danych, ale widziałem nawet takie zestawienie, że jak przez kilka lat ile miliardów dolarów wydano na modernizację armii i mniej więcej za podobną kwotę w analogicznym okresie rosyjscy oligarchowie kupili sobie jachtów. I można domniemywać, że to jest ta sama pula pieniędzy, a nie dwie różne. Nauka z historii wskazuje, że już tak było, że właśnie przez to Rosja przegrała pierwszą wojnę światową i doprowadziła, w tym sensie doprowadziła do rewolucji. Bo przecież do tego stopnia, że właśnie ten minister obrony narodowej, czy minister wojny, jak to się wtedy nazywało, generał Suchomlinow, był tak strasznie skorumpowany. Co ciekawe, jego niektóre działania jakby ciągle pobrzękują do dzisiaj. On świetnie zarabiał na delegacjach, ponieważ prawo pozwalało zwracać mu bardzo duże pieniądze za wyjazdy na delegacje konno. On był kawalerzystą, więc oczywiście wszystkie delegacje rozpisywał na te podróże konne, co było po prostu przy jego posturze i jego wieku było po prostu niemożliwe. Skala korupcji, złodziejstwa właśnie wyszła z całą siłą, kiedy tych biednych chłopów rosyjskich popędzono na front i kiedy zaczęli przegrywać bitwy ze świetnie zorganizowanymi Niemcami.
No tak, ale jak mówiłem o tym ewidentnym nieprzygotowaniu militarnym, to i tu, bo wiadomo, no nie będzie idealnie, nie będzie wzorowo. Nie jest tak, że jeden do jednego się wszystko powtarza dokładnie, tak jak się wydarzyło to... Mechanizmy kiedyś, to same. Ale zgadzamy się, mechanizmy to są te same i też, ja właśnie dlatego pana tu zaprosiłem, bo rzeczywiście no, historia jest jedną z najważniejszych nauczycielek, a pan jest dla całych pokoleń ulubionym nauczycielem historii, więc dlatego o tym rozmawiamy. Różnica, którą ja widzę i która mnie niepokoi, jest taka, że o ile militarnie pełna zgoda, to zresztą widać na froncie ukraińskim, Rosjanie się nie przygotowali do tej armii, albo twierdzili, że są przygotowani. Albo się źle przygotowali, czyli ciągle były to wojska, które miały utworzyć pancerny walec i zgnieść wrogów. Najpierw Ukrainę, a potem dalej Polskę i jechać dalej na zachód. To już było w historii. Tak, tak było. Natomiast to, czym ta Rosja się różni od tej Rosji stalinowskiej, jest to, że jednak ma niestety dużo lepsze zaplecze gospodarcze i dużo lepsze środki na to, żeby tą machinę podtrzymywać. I to niestety widać, bo o ile ja wiem, że pan nie jest ekspertem od ekonomii, nie o to pytam, tylko jakby żebyśmy dla porządku zwrócili uwagę, gdzie ta nasza analogia się trochę odbija, ale jest pełna zgoda, że to nie neguje tego, o czym rozmawialiśmy, wręcz przeciwnie. Natomiast pewna różnica jest taka, że zakładaliśmy też, że te sankcje uderzą w Rosję tak silnie, że będzie niezdolna do prowadzenia tej wojny. Póki co mają Rosjanie tak naprawdę no, dotkliwą, ale raczej recesję, a nie kryzys gospodarczy. I póki co niestety są zdolni. To tak szybko nie następuje. To jeszcze musimy na to poczekać, kiedy sankcje zaczną działać. Przykład Polska. Przecież sankcje, które zostały nałożone przez Reagana, też tak szybko nie zadziałały, ale jednak doprowadziły do założonego efektu. No i dokładnie, więc zawsze jesteśmy w stanie jakieś wnioski z historii naszej wyciągnąć. Więc okej, musimy czekać. Zresztą widać, że świat zaczyna to rozumieć. Pan właśnie mówił, że i to jest też budujące, jak zachodni przywódcy wyciągają mądre wnioski z tego, co się dzieje. Chociaż nie zawsze mają nam do powiedzenia dobre rzeczy. Też długo to trwa. Też chwilę to potrwało. Ja mówię o tym dlatego, że choćby dzisiaj zaczęło się kolejne spotkanie NATO w Brukseli. I tam Jens Stoltenberg no wprost powiedział, że nie widzimy tego, a Putin szykował się na pokój, jest wręcz odwrotnie, on się szykuje na jeszcze bardziej zaostrzoną wojnę. Czy ta wojna, zgadzamy się, będzie jeszcze długo, długo trwała, tak jak pan powiedział, te wszystkie procesy, one trwają. I znowu, pan mówił, pan nie jest sowietologiem, putinologiem, zresztą nikt nie wie, kiedy ta wojna i jak ta wojna się skończy. Ja bardziej chciałbym, skoro mogę wykorzystać pańską wiedzę i doświadczenie, żebyśmy znowu trochę analogii powyciągali, próbuję sobie wyobrazić, bez względu na to, jak ta wojna się zakończy. Ideałem byłoby, gdyby Ukraińcy po prostu wygrali, wypędzili Rosjan z całego swojego terytorium, z Krymem włącznie. Czy to jest realne? Ja tego nie wiem i też nie o to pana pytam. Bardziej się zastanawiam nad tym, czy Europa jest w stanie wrócić po tej wojnie, bez względu na jej koniec, do jakiejś normalności. Czy też to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to już jest ten moment, kiedy się skończył to takie okienko pokoju, spokoju i szczęśliwości. Znaczy wielu argumentowało, że ono się skończyło wcześniej, przecież mieliśmy krwawą wojnę w Jugosławii. Mieliśmy wojny na obrzeżach Europy przez cały czas. Ale czy na naszych oczach nie kończy się ta przyjemność, jedna era pokoju, którym niedługo żeśmy się cieszyli. Wbrew pozorom, ta wojna jest również ważna dla Zachodu w sensie korzyści, które państwom demokratycznym przynosi. Każda wojna pozwala rozwinąć technikę i technika niesłychanie się rozwinęła. Pozwala sprawdzić nowe rodzaje broni, które się niesłychanie rozwijają. Kto słyszał o dronach, o masowych atakach wykonywanych za pomocą dronów, zanim doszło do walk w Ukrainie? A teraz już jest to powszechne. I to się niesłychanie rozwija. Kto słyszał o precyzyjnej amunicji, o haubicach strzelających na 40, 50 i więcej kilometrów? A już teraz staje się to rzeczywistością. Więc na pewno po tej wojnie siły zbrojne będą inne, a tym samym one będą rzutować na konflikty przyszłe i rzutować na rozwój świata.
Tylko pytanie moje brzmi, czy w pańskiej ocenie jesteśmy w stanie w naszej części świata, tej naszej, tu konkretnie w Europie Środkowo-Wschodniej, mieć zagwarantowany pokój bez niepodległej Ukrainy? Pokój będzie zagwarantowany wtedy, gdy zostaną usunięci ci, którzy ten pokój burzą, którzy usiłują wojnę wykorzystać dla swoich celów, tak jak Putin. To jest pierwszy warunek. Ale proszę pamiętać, że potencjał Unii Europejskiej jest tak gigantyczny, potencjał gospodarczy jest tak gigantyczny, że zostanie wykorzystany do odbudowy Ukrainy. To jest pierwszy warunek, że to strasznie zniszczone państwo, ale ono jest zniszczone częściowo tylko. W rezultacie cała Ukraina zachowuje swój potencjał i społeczny, i gospodarczy. Więc Zachód ruszy z pomocą. No, należy uwzględniać to, że korzystną dla tych, którzy tę pomoc będą udzielać, bo każą sobie za to płacić. Oczywiście, że moja babcia zawsze powtarzała, dla jednych wojna, dla innych krowa dojna. I to jest zawsze te właśnie mądrości naszych rodziców, naszych babci ciągle stają się aktualne. Ale dlaczego o tym mówię i dlaczego się cieszę, że doszliśmy do tego wniosku? Bo teraz rozmawialiśmy o historii, teraz próbujemy sobie trochę porozmawiać o możliwej przyszłości, ale właśnie mając na uwadze to, co się w przeszłości wydarzyło. Bo mówię, no wszyscy byśmy chcieli, żeby ta wojna się skończyła. Mówię, nie jesteśmy w stanie ustalić, zwłaszcza my dwaj tutaj w tym studiu, kiedy to nastąpi, w jaki sposób i tak dalej. Ale gdzieś tam mamy tą nadzieję i o niej chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali właśnie na Ukrainę, która no, wyjdzie zniszczona, wyjdzie zburzona, będzie wymagała olbrzymiej pomocy. No trochę tak jak Europa po 1945 roku. Wtedy olbrzymi strumień pieniędzy, olbrzymi poziom inwestycji został... Z którego Polska została wyłączona decyzją Stalina. Tak, ale ci, którzy byli jej beneficjentami, stworzyli zupełnie nowe systemy gospodarcze, zupełnie nowy typ państwa, jakim było nowoczesne europejskie państwo dobrobytu. Ja wiem, że jest głupio wręcz mieć nadzieję na to, że wojna przyniesie coś dobrego, ale być może to będzie ten impas Zachodu, żeby wreszcie tą Ukrainę do siebie przyciągnąć. De facto to się już dzieje, bo Ukraina nie będąc członkiem NATO dostaje coraz więcej natowskiego uzbrojenia. Nie będąc członkiem Unii Europejskiej ma coraz więcej wsparcia politycznego ze strony Unii Europejskiej, więc ciężko mi znaleźć inny kraj stowarzyszony czy aspirujący do roli członka Unii Europejskiej czy NATO, który by dostawał tak daleko idącą pomoc już teraz na takim etapie. Wojna zawsze zmienia świat, niestety rozwija ten świat. Przecież spójrzmy znowu do II wojny światowej. Druga wojna światowa wprowadziła rakiety. Rakiety V2 stały się matkami całego kosmicznych sukcesów. Przecież rakiety, które zaniosły człowieka, ludzi na Księżyc, wprost wywodzą się z V2 Wernera von Brauna. A Werner von Braun nie zrealizowałby swoich marzeń o rakietach, gdyby nie to, że Hitlerowi ogromnie spodobała się możliwość atakowania Anglii, Wielkiej Brytanii za pomocą rakiet. Więc to samo dzieje się na naszych oczach. Samoloty, nowa broń, nowa technika. Wojna zawsze niesłychanie rozwijała technikę i teraz to się dzieje niestety kosztem ludzkiego życia i ludzkiego cierpienia. Właśnie, koszt, ludzkie życie, ludzkie cierpienie i też postać von Brauna nas no, niewygodnie bardzo zbliża do operacji Spinacz i kolejnej analogii, którą chciałbym, żebyśmy wyciągnęli, bo też to, co przypomina bardzo II wojnę światową, zresztą nie jest żadną nowością, bo niestety dzieje się to non-stop i cały czas, nawet jeśli nie w Europie, to cały czas na naszym globie. Znaczy w wyzwalanych przez Ukrainę terenach odkryliśmy doły śmierci, odkryliśmy ewidentne dowody zbrodni na ludności cywilnej, zbrodni wojennych.
Warunkiem pokoju będzie też rozliczenie tych zbrodniarzy. Pan wielokrotnie też no, opowiadał i przyglądał się temu, jak ciężkim procesem, jak trudnym procesem była sprawiedliwość po II wojnie światowej. Czy w pańskiej ocenie jest szansa, że Ukraińcy doczekają się sprawiedliwości za zbrodnie popełniane przez Rosjan? W minimalnym zakresie, dlatego że sądzę, że tu nie możemy odwoływać się do historii i do II wojny światowej. Wymierzenie sprawiedliwości Niemcom stało się możliwe, ale w minimalnym zakresie z oprawców z obozów koncentracyjnych zaledwie jakaś tam niewielki procent zostali skazani na kary śmierci, na które w pełni zasłużyli, i czy na karę długoletniego więzienia. Ci oprawcy w dalszym ciągu potem sobie spokojnie żyli w naszym świecie, w Niemczech przede wszystkim, w Hiszpanii, chronieni przez dyktatora Francesco Franco, ale wtedy było to możliwe. Ponieważ Niemcy były państwem całkowicie zniszczonym, całkowicie pokonanym. Nie mogli bronić tych swoich obywateli oskarżanych przed Międzynarodowym Trybunałem. Te trybunały, czy w Tokio, czy w Norymberdze, mówię oczywiście o zbrodniach japońskich, były możliwe, ponieważ dotyczyło to państw pokonanych, które nie miały już żadnego wyjścia, jak tylko pokornie pochylić głowę. Teraz tak nie będzie. Więc czy zbrodnie rosyjskie zostaną rozliczone? Co do tego mam bardzo poważne wątpliwości. I w związku z tym, znaczy rzeczywiście mi też wydaje się to być mało prawdopodobne, tym bardziej, że tak jak pan sam przyznał, no wtedy skala była dużo większa, zainteresowanie świata było dużo większe, no ale też było dużo o tyle prościej, że faktycznie Niemcy zostały rzucone na kolana, Japonia została pokonana. Tutaj raczej nie możemy się spodziewać takiego scenariusza, w tej Rosja po prostu zostanie pokonana. Ale skoro rozmawialiśmy znowu o odbudowie Ukrainy, o gigantycznych pieniądzach, które trzeba będzie wydać na odbudowę Ukrainy. I znowu ucząc się z lekcji, jakie przyniosła nam historia, czy bez zwycięstwa, takiego ostatecznego, powiedziałbym, zwycięstwa Ukrainy nad Rosją, będzie szansa na jakiekolwiek reparacje, na jakiekolwiek odszkodowania, na jakiekolwiek pieniądze wyszarpane z rosyjskiej gospodarki na odbudowę Ukrainy? Nie wiem, czy możemy mówić o ostatecznym zwycięstwie, czy nie będzie to po prostu rodzaj rozejmu, że mocarstwa dogadają się, wycieńczona Rosja, być może Putin w obawie przed buntem społecznym, ludzi, którzy tracą swoich ojców, synów, mężów w Ukrainie, to uzna, że no lepiej jednak to zakończyć, zawrzeć rozejm czy zawrzeć pokój i na tym się zakończy. Nie sądzę, żeby Ukraina miała tyle siły, żeby pokonać Rosję. To jest jednak ciągle walka Dawida z Goliatem, tylko że proca Dawida już tutaj nie wystarczy. Także nie sądzę, żebyśmy mogli obserwować powtórkę z historii, czyli bezwarunkową kapitulację w tym wypadku Rosji, tak jak była to kapitulacja Niemiec i Japonii. I rozliczenie zbrodniarzy, tych, którzy zbrodni, grabieży, morderstw się dopuszczali. To chyba jest niemożliwe. I to jest bardzo niepokojące, bo ja się zgadzam. Znaczy ja też nie mówiłem o tym ostatecznym zwycięstwie, dlatego że widzę taki realny scenariusz. Bardziej się zastanawiam i pan zresztą to przyznał, że bez takiego ostatecznego zwycięstwa nie będzie można rozliczyć w pełni zbrodni popełnianych. I popełnianych, mówię celowo w czasie teraźniejszym, bo mamy pełną świadomość, że jeszcze wiele okrucieństw i okropieństw dzieje się teraz, w tym momencie, podczas naszej rozmowy, szczególnie na tych wschodnich terenach, więc nie będzie możliwe rozliczenie tych, raczej nie ma co liczyć na rozliczenie tych zbrodniarzy, raczej nie ma co liczyć na to, że Rosja w jakikolwiek sposób przyczyni się do odbudowy Ukrainy zniszczonej przez tą wojnę i zastanawiam czyli się... Czyli, że będzie można nałożyć reparacje na Rosję. Dokładnie. I czy zastanawiam się i ciekaw jestem bardzo pańskiej oceny. To będzie w związku z tym pokój i odbudowa państwa będzie wymagała od Ukraińców nie tylko
no, olbrzymiego wsparcia finansowego, technologicznego, ale też bardzo daleko idącej dojrzałości i nie wiem, jak to nazwać, odwagi. Ale już to demonstrują. Już to demonstrują, ale teraz im łatwo jest demonstrować odwagę w starciu z wrogiem. Ja mówię o czasach pokoju. Czy Ukraina, ja się po prostu boję o to, czy Ukraina z tej wojny będzie w stanie wyjść jako właśnie przyjazne Zachodowi, nowoczesne państwo, które Zachód jest w stanie przyjąć, czy też do głosu dojdą tam właśnie jakieś głosy antyrosyjskie, sentymenty, olbrzymie resentymenty antyrosyjskie, czy będzie w stanie klasa ukraińska nad tym zapanować. To jest... Na szczęście Ukraińcy mają człowieka, którego powaga, autorytet cały czas rośnie. Mówię oczywiście o prezydencie Zełenskim. I on może stać się tym, który będzie sztandarem pokoju, tak jak teraz jest sztandarem wojny. Właśnie to jest, cieszę się bardzo, że doszliśmy do tej postaci, bo chyba już Zełenski wyczerpie wszystkie podstawowe punkty, jakie miałem, jakie chciałem z panem omówić, bo to też jest ciekawe bardzo. Myśmy wielokrotnie obserwowali zmagania u Ukrainy na drodze do demokracji, na drodze do Zachodu. Różne tam rzeczy się działy. Znaczy raz się udawało, raz to było tłumione, raz był bieg do przodu, raz był rzucany wsteczny. Kiedy Zełenski zostawał prezydentem, wielu z nas no, z takim niepokojem patrzyło na sytuację, w której aktor, komik nagle zostaje prezydentem. Znaczy brzmiało to jak upadek ukraińskiej demokracji, wyglądało to jak farsa, a nie jak coś z politycznej komedii, a nie z poważnej rzeczywistości. Ale to Ukraińcy mieli rację, wybierając Ale właśnie, jakimś nie wiem czy fartem, czy czymś, odnoszę wrażenie, że wybrali najlepszego prezydenta, jakiego mogli wybrać w tych wyborach. No na pewno, bo jednak człowieka, który jest niesłychanie konsekwentny i który staje się takim autentycznym przywódcą narodu. Nieszczęściem Polski, odwołuję się znowu do naszej historii, tej dawnej historii, było to, że Piłsudski zmarł 4 lata przed wojną. Piłsudski zdawał sobie sprawę, z jakim zagrożeniem są Niemcy i gotów był już w 1932 roku wydać Niemcom wojnę prewencyjną, która całkowicie zmieniłaby bieg wypadków, ale musiał mieć poparcie Francji. I tego poparcia nie zyskał. Jego plany wojny, bardzo zresztą znakomite, dlatego że to miało zacząć się w Gdańsku, gdzie w wyniku prowokacji zostałyby ostrzelane niemieckie obiekty na terenie Gdańska. To miało właśnie spowodować, że Polska, która wtedy była uważana za mocarstwo europejskie, Polska na początku lat 30. była państwem, które zwyciężyło potężną Armię Czerwoną. Odniosło wielkie zwycięstwo w wojnie z bolszewikami. Ale do tego był potrzebny, żeby tak zrealizować taki scenariusz, do tego był potrzebny Piłsudski. Niestety już od 1935 roku życia nie mieliśmy tak wielkiego męża stanu, no, a ci, którzy pozostali, nie potrafili sobie zupełnie poradzić, a nawet wprost przeciwnie, wprowadzili Polskę na ścieżkę klęski i tragedii narodowej, jaką był wrzesień 1939 roku. Ja już o następnych tragediach, czyli o powstaniu warszawskim, pięknym, bohaterskim zrywie, ale który zniszczył polską inteligencję, zniszczył polską stolicę. No, tutaj właśnie bardzo już brakowało Piłsudskiego. Sądzę, że to, że nie mieliśmy przywódcy tej klasy, co Piłsudski, bardzo negatywnie wpłynęło na naszą historię. No właśnie, i Ukraińcy mają to szczęście, że mają naprawdę człowieka. Miejmy nadzieję, że tak jest. Jeszcze wiele testów jeszcze przed nim, ale wiele wskazuje. Zełenski wydaje się być przywódcą na miarę wielkiego przywódcy Ukrainy, który potem, tak jak przeprowadził Ukrainę przez ten najgorszy czas wojny, to potem będzie mógł prowadzić Ukrainę przez czas odbudowy.
To już na sam koniec. Jest jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się wypadałoby, żebyśmy poruszyli, bo skoro mówimy o polityce i skoro mówimy o prezydencie Zełenskim i też o postawie ukraińskiego społeczeństwa, to i szukamy jakichś plusów z tej wojny, no bo no trzeba, no co innego jesteśmy w stanie zrobić. Na pewno olbrzymim plusem tej wojny, na który ja bym zwrócił uwagę, jest też no, niesamowita wręcz poprawa, chociaż nie wiem, czy poprawić trzeba było, stosunków polsko-ukraińskich. Tu no, w historii naszych narodów jest wiele, wiele punktów sprzecznych, wiele punktów spornych, ale mam wrażenie, że i my, i że tak powiem oni, w obliczu tego, co się dzieje, ładnie bardzo zdajemy egzamin. No to zachowanie polskie zyskało nam również uznanie nie tylko na Ukrainie, ale w ogóle w całej Europie. Nasze podejście do uchodźców, przyjęcie tylu milionów uchodźców, zaopiekowanie się nimi, to jest coś wspaniałego, czym możemy się jeszcze długo, długo chwalić. Polska zdała ten egzamin. Polska zdała ten egzamin, no i teraz miejmy nadzieję, że Ukraina wytrzyma i będziemy mogli na spokojnie wtedy już nauczeni tym doświadczeniem wrócić do tych wątków, których nie byliśmy w stanie podczas tej rozmowy podjąć, bo właśnie no teraz musimy czekać. Ale mam wrażenie, drodzy Państwo, zresztą widzę, że jest Was tu tłum z nami na czacie i z uwagą słuchaliście tej lekcji, że wychodzicie z tej rozmowy no, dużo mądrzejsi niż kiedy do niej i siadaliśmy, bo właśnie. No, bo świetnym nauczycielem jest historia. Dokładnie, świetnym nauczycielem historia, jest historia. Magister. Dokładnie. A my mieliśmy, Vita est. A mieliśmy człowieka, który jest, no mówię, jednym z najsłynniejszych nauczycieli historii w tym kraju, więc bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Że przyjął Pan zaproszenie do naszego programu. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, że w przyszłości się też jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć. Państwu dziękuję za to, że tak tłumnie byliście z nami na czacie, że komentowaliśmy. No, tak jak z Tomkiem Walczakiem, moim współprowadzącym, zapowiadaliśmy, musieliśmy zrobić chwilę przerwy, ale obiecywaliśmy, że warto poczekać i myślę, że widzicie, że warto poczekać. To nie tylko ja miałem dzisiaj, ja miałem dla Was niespodziankę w postaci wyjątkowego gościa. Tomek się już zresztą chwalił. Wczoraj nagrał dla Państwa wywiad z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, więc już wkrótce ten wywiad też będzie do zobaczenia na naszych kanałach. Też warto, bo to ważna bardzo, szczególnie w obliczu tego, co dzieje się rozmowa, więc zapraszam na nią już teraz, a jutro kolejny raport, jutro Tomek Walczak, klasycznie o 11:00. Ja wracam do Państwa w czwartek. Do zobaczenia.